witam serdecznie wszystkich. Chcę oznajmić, tutaj zaprosić przede wszystkim na sobotę, niedzielę. Wydarzenie tutaj na skalę europejską się zdarzyło. Mój kolega tutaj Witam serdecznie. Właśnie wrócił z Kuby po ciężkich problemach. Baliśmy się, że z tego nic nie wyjdzie, bo to jest zawsze Kuba, bo to wojsko ma w ręku. Myślałem, że nie wypali to. Wrócił, będzie w sobotę z żoną, będą opowiadać. O 12 będzie można sobie usiąść z nim w styku pogadać. Takiej sensacji jeszcze nie mamy za taką cenę, Kuba. Oczywiście rząd kubański nie zgodził się, tak jak wcześniej myśleliśmy, na żadną głodówkę. My głodówkę możemy sobie zrobić sami. Na jadalni będzie jedzenie full inclusive. A więc jedzenie, soki, kto chce wega, to wega, kto chce raw, to raw. Kto chce ryby, to ryby, do wyboru tym razem. A więc ci ludzie, którzy biegają maratony po głodówce, po 10 dniach prowadzą intensywny tryb życia, nie będą tym razem narzekać, bo na jadalni jest jedzenie non-stop. On pokaże zdjęcia tutaj, tak? Masz wszystkie zdjęcia, nie? Tak jest. Ma zdjęcia, będzie z żoną, pokażemy ośrodek. Jak się nazywa ośrodek? Ośrodek się nazywa Hotel Playa Coco. Playa Coco. I to jest w prowincji Ciego de Avila. Bardzo fajne miejsce, super plaża. Myślę, że będziecie zadowoleni. Zobaczycie całe zdjęcia, wszystkie uwagi, kto będzie chciał. Takiej ceny nie ma, na Filipiny zawsze można wrócić. Tutaj popuściło, przede wszystkim zaznaczam, nie trzeba wizy. Kupujemy kartę turysty na lotnisku, 180 zł kosztuje karta turysty. Lecimy tylko 10 godzin albo z Warszawy, albo z Budapesztu. Za tanie pieniądze, bo to w granicach 1800 zł bilet. Rewelacyjną cenę w sobotę, osobiście wam powie jaka jest cena. Ja myślę, że na ten, ile kosztuje, Kuba, sprawdzałeś, 5-dniowa, ile kosztuje? Około 5-6 tysięcy złotych. 5-6 tysięcy kosztuje 5-dniowa wycieczka na Kubę. My będziemy mieć podobnych, zbliżonych pieniądzach cały miesiąc. Także tak mogę taką zajadkę powiedzieć. Rewelacja, przyjdziecie, usłyszycie to z rąk osobiście Kubańczyka, który był na Kubie z żoną. Praktycznie już pół Kubańczyk, tak? Już ma żonę Kubankę, umie się tam poruszać po tym terenie. Odbieramy was na lotnisku. Rewelacja, naprawdę jestem zadowolony. Ja osobiście to sprawdziłem. Byłem u pani konsul, jesteśmy tam bezpieczni. Niestety ministerstwo i Ministerstwo Zdrowia nie zgadza się na to, żebyśmy tam wprowadzili słowo głodówka, nie? Dokładnie. Tak. My sobie robimy co chcemy, a więc głodówka, zaznaczam, dla ludzi początkujących będzie to 3 dni, 5 dni, dla zaawansowanych, którzy chcą osiągnąć pierwszy moment kwasiczy, bo po to tam jedziemy, a więc będzie to 10 dni, po 10 dniach wychodzimy na głodówkę. Tak jak zaznaczyłem, wy decydujecie, jakim na jedzenie chcecie. Nikt nie decyduje. Jak chcecie mieć na keto, to jesteście na keto. Można sobie jeść to mięso. Podają wam kelner, pracuje cały czas. Soki są cały czas, tak? Wszystkie szczegóły w sobotę podamy. W sobotę zapraszam. Nie będę zdradzał, żeby się nie wychylać tutaj. Kolega z żoną jest, opowie. Naprawdę, jest to realne. Czekaliśmy do ostatniej chwili. Praktycznie wrócił parę dni temu z Kuby. Do ostatniej chwili było dogrywanie wszystkich kontraktów. Można się zapisywać, kto wpłaci pierwszych dwóch tygodniach zaliczkę, to jest na tym turnusie styczniowym, a potem są lutowy i marcowy. Wycieczki organizuje oczywiście osobiście kolega, będzie organizował wycieczki samochodami pożyczonymi, motory są za drogie, osobowymi autami jedziemy do fabryki papierosów, fabryki, gdzie są, robią koniaki, rumy, piwo, także takie atrakcje będą, to jest nie tylko siedzenie na plaży, ale po głodówce można uczestniczyć, brać aktywnie. Ja też zaznaczam, jeśli ktoś nie chce głodówki, od pierwszego dnia w tym pakiecie jest po prostu jedzenie. Wchodzi na salę, je ile po prostu chce, my nie decydujemy, musi się opanować, a więc dla Łakomczu będzie to niezłe wyzwanie, żeby się powstrzymać, bo jedzenie na najwyższym poziomie, Kuba ma najładniejsze plaże na świecie. No nie ma porównania tutaj, nikt nie czeka na jadalni, aż ci ktoś poda jedzenie, czy przyjdzie na 15, czy na 16, czy łaskę zrobi. Jedzenie jest na jadalni, od godziny 7 do 10 jest śniadanie i o godzinie obiad i o 20 jest kolacja, nie? Tak jest. Na jadalni ja pokażę na filmiku, zobaczcie na YouTubie mój film, jakie są jedzenie, jaki wybór ryb. W sklepach nie ma nic, tylko ocet i tak byłem, i puste półki, ale w ośrodkach jest wszystko, nie? Tak. W ośrodkach wszystko. Także zapraszam króciutką tą zajadką, oglądajcie tylko i wyłącznie w sobotę u nas, kto przyjedzie już może się praktycznie zapisać. A więc grupę styczniową, przyjmujemy niedużą grupę ludzi, także tylko chętnych, którzy chcą jechać z nami, chcą się bawić, chcą poczuć sambę, taką hiszpańską mi przywiózł właśnie kubański kapelusz. Nie tylko się umartwiamy i myślimy o chorobach, tylko zapominamy o tych pieniądzach, to są naprawdę porządne pieniądze za taką wycieczkę. Kolega organizuje wyprawy do szamanów, będą szamani, bardzo odległe miejsca, nie? Będzie dużo ciekawych rzeczy. Będzie ciekawych rzeczy. Są zioła, są i pilipil, ja się zajmuję ziołami, ja prowadzę tam saunę, sauna jest na ośrodku, tak? Tak. Mieliśmy budować saunę, ale sauna jest na ośrodku, także do woli sauny korzystacie. Nie ma ograniczeń, nie ma limitu żadnego saunowego. Chcesz mieć dwa razy saunę dziennie, to robisz dwa razy. Zapraszam, udało się to załatwić dzięki właśnie tej rodzinie, gdzie osobiście to sprawdzili i pomogli nam tym zrobić. Wiadomo, że tutaj chłopak też się angażuje, nie chodzi tu o jakieś zarabianie pieniędzy, po prostu chcemy, żeby grupa była zadowolona i żeby wróciła i powtarzało się te grupy na wycieczki na Kubie. Jeszcze raz sobotę oczekujemy i niedzielę. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Dzięki, pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej.